Mamo, a ten jest Szymka, a ten jest mój. Ten jest Szymka, ten jest twój? Jakie mamo. Piękne rozpoczęcie dnia. Mamo, równa a dziewiąta, ten jest Szymka, ten. A my już na balkonie. Mamo, ten jest Szymka, a ten mój. Aha, tak sobie ustaliliście, tak? No. A ty masz z marszałem? A pokaż tego marszała. Tutaj Maksymilian dostał od baby i dziadzia na urodziny taki plecak, co nie? A co masz na tym, na piżamie? Też marszała. I plecak marszała? A to jest pszczółka, no. Tak lata. Tak lata, pszczółka. A marszał idzie. A marszał biega, no tak, biega. Chodzi jak piesek. No. Ale piękna, słuchajcie, pogoda jest. Normalnie rewelacja. Kawusia i na balkon. Tak, co nie? Kawusia i na balkon. Ej, w ogóle się z wami nie przywitałam, nie? Także dzień dobry, witam was w kolejnym vlogu. Moi drodzy, mamy dzisiaj troszeczkę taki patodres. O, mamo, mamo, mamo. Tak, napompuję. Słuchajcie, kupiliśmy Maksiusa to na urodziny. I w ogóle jeszcze tego nie napompowaliśmy, co nie? Ani razu, więc teraz napompujemy i zobaczymy w ogóle, jakie to jest wielkości. Mamo, to jest na lodę. Ej, to jest na wodę? Tak. Wyobraźcie sobie, że Maksymilian ma coś takiego, że on bierze i mówi ci na ucho, nie? Podchodzi do ciebie, mama, muszę coś powiedzieć ci na ucho, nie? I tak mówi, i tak głośno mówi przy tym uchu. Ja, i tak głośno, zamiast tak po cichutku. Ty musisz po cichutku na ucho mówić. Przypominam wam, że kupiłam to cacko za 16 zł, a na Allegro było za 4 dychy, moi drodzy. O, co to było? Co to za co to był? Co to za buziak? Buziak to duży buziak. Duży buziak? Tak. A mały buziak jak wygląda? A duży buziak? Okej, okay, spoko. Fajne te twoje buziaki. Lubię jak tak dajesz takie buziala. Wow! Przypatron! Wow! Witam! To co, pompujemy? Tak. Okej. Okay. Większe? Ale? No czekaj, czemu mi zabierasz? Chciałam pokazać. Zobacz, jaki przypatrol śmieszny. Ale nie, no w sumie to nie jest takie duże, takie małe. Usiądź tutaj. No, pokaż. Nie, no nie, elegancko. Spoko, co nie? No spoko. No spoko. Elo, spoko, jozio. My to żeśmy ogólnie tak napompowali, tylko po prostu zobaczyć, wiecie, jakie to wielkości w ogóle. Sama byłam ciekawa, ja lubię takie bajery pompowane. Obstawiam, słuchajcie, że jak polecimy do Turcji, to nasz pokój w hotelu to będzie tylko i wyłącznie w właśnie dmuchanych rzeczach. Mamy i krokodyla, i jakieś kółko, i teraz ten ponton, i pewnie jeszcze kupimy jakiś materac, więc coś czuję, że ten balkon sam w tym pokoju. Ja nie wiem, jakiś kupimy. Tu za gwórek mały jest. Ale ty masz, Max, dzisiaj fochy jakieś śmieszne. Gdzie jedziemy? Co? Do baby Agi. Do baby Agi. Do baby Agi, słuchajcie, jedziemy, bo musimy zawieźć krzesła, co nie? Te, które z balkonu były. Czy te, które na balkonie były. Ale to mam ponton też. Ale mówiłam ci, że tego pontonu nie możemy wziąć do babci. Ale czemu? No bo po pierwsze, babcia nie ma basenu jeszcze. A po drugie, przebije ci się on. Po co ci ponton do babci? Ale nie mam ponton. Kupimy takie małe. Pojedziemy później, albo może teraz zajedziemy. O, mam pomysł. Teraz zajedziemy do Action i zobaczymy, czy są takie małe pontoniczki. Nie, takie, duże. Wiecie, o co mi chodzi? Te, które się napój wsadza do środka. Mamo, tak. Pojedziemy teraz i zobaczymy. Ja specjalnie pojadę dla ciebie. Znaleźliśmy w Action coś takiego. Będziesz puszczał banie? Tak. Tak? To dawaj, bierzemy, odpakowujemy. Będziemy puszczać. Małe dzieci nie mogą. Tak. Jestem ciekawa, czy to działa, bo zawsze kupowaliśmy takie bańki. Ja kupiłam taka pasta. Zawsze one nie działały. Czekaj. Może uda mi się mamę wyciągnąć do ogrodniczego. Pojedziemy po jakieś kwiatuszki na balkon. Mama ma teraz fazę na punkcie jakichś krzaczków, nie krzaczków. A to jest ta chyba, pelargonia, nie? Mama chce pierwszą bańkę zrobić. Nie, ja chcę robić. Dobra, poczekaj, zróbmy ją razem. Dobra, dobra.
zajebiste! 13. Nie, wróć! Bo 13 to dałam razem z... 9 zł to kosztowało! Musisz tak cały czas, pa! Ole! Co? Dawaj teraz ty tak, musisz kilka razy. O tak, dobrze. Pięknie. I o, fajne baniek lata. W końcu nam się udała zabawka. Za 9 ziko. Zrobiłam sobie kawusię u mamy. I troszeczkę teraz chillujemy. Słuchajcie, na ogrodzie w ogóle miało być dzisiaj o wiele, wiele cieplej. Mówili właśnie w telewizji i w ogóle na internecie pisało, że będzie 27 stopni i słońce. A słuchajcie, także u nas jest o tak. Także chmury są jakieś, ale nie jest źle, jest naprawdę fajnie. Mogło być gorzej, mogło padać, mogło być zimno, mogło, wiecie. Więc dlatego nie narzekamy, jaka pogoda jest, taka jest, więc jest fajnie, elegancko. Jesteśmy w bluzie, w spodenkach. Ja mówiłam już wcześniej, że mam na sobie patodres. Ale zobaczcie, nawet mam buty z Adidasa. Tak sobie myślałam, kurde, może ubrać jakieś inne. Ale potem sobie myślałam, tak, zaraz mnie wyśmieją, że bluzy z Adidasa, spodynki Adidasa, załóżmy Nike, buty. Także zbieramy się, bo za chwileczkę jedziemy do tego ogrodniczego? O, no i pięknie. Mama przed chwilą narzekała, że jej się nie chce, bo ona musi umyć głowę, bo jak ona wygląda. Ale teraz myję łepetynkę i będziemy jechali do ogrodniczego. A po drodze powiem wam, jaki mam mini plan na balkon i co chcę dzisiaj kupić. Ej, w ogóle zobaczcie, jak się pyli brzoza. Zobaczcie, nawet na kwiatuszkach jest multum po prostu. O, Jezus Maria, ale się odzdygałam. Bączek, nie to, pszczoła. Pszczółka jest, zobacz, jaka to jest pszczółka. Widziałaś? No, co? Pszczółka. Co ona? Ona pyli kwiatuszki. Nie, tak? Pyli, no pewnie pyli. Co ona? Nektar zbiera. Nie, no nie dawaj jej żelek, ona nie je. Ty, a może? Nie, no pieski nie mogą mieć słodycze, Max. Wiesz? O! Patrz, ona się będzie bawić tym żelkiem, pa. Żuza? Jej tu dobrze. Ale nie ma. Nam też by się taki ogród przydał, nie? My jesteśmy, słuchajcie, z Kubą na etapie poszukiwania jakiejś działki. I powiem wam, że ceny teraz są tak z kosmosu. Nie wiem, chcieliśmy właśnie teraz w tym roku kupić działkę za właśnie gotówkę, żeby po prostu nie pakować na razie w jakieś kredyty, ale no niestety nie mamy takiej sumy, bo działki są wszystkie takie, które nam się podobają, z takim fajnym metrażem, to zaczynają się od 200 tysięcy, także grubo. Patrzcie, jaka Toyota jest pojemna. 4 krzesła się zmieściły, co nie? Tak. No, a mówią, zobacz, że taka niby mała. Niby mała, a podręczna. Już się wypindrzyłaś? Tak. No, pięknie już wyglądasz. Ty, nie wypadnij tylko. Bawi się. Max, bo zadzwoniesz. Max siada, słuchajcie, do auta i mówi tak, mamo, włącz mi tatę piosenkę. Jesteś firma. Po drodze do ogrodniczego, słuchajcie, wstąpiliśmy po moją siostrę pod ekonom. Czekamy i czekamy i zobaczcie, w ogóle Maksiulka zasnął tutaj, ściągnęłam mu buciki, także w gołych syrkach sobie siedzi fajnie, a my słuchajcie, właśnie jedziemy do ogrodniczego, ponieważ chcę kupić jakieś kwiaty na balkon i jakieś takie, no zresztą zobaczycie, bo dokładnie jeszcze nie wiem, ale wczoraj miałam klientkę, która właśnie ogarnia te rzeczy, projektuje ogrody i poleciła mi właśnie kilka takich fajnych sadzonek, właśnie jakieś koktajlówki, borówki, poziomki, więc wszystko to będę sadzić, zobaczymy, co uda mi się dzisiaj wyhaczyć i posadzimy dzisiaj. Także fajnie, cieszę się, bo lubię takie rzeczy robić. Słyszycie, jak chrapie? Hello! Słuchajcie, odwieźliśmy już moją mamę i Paulę. Zobaczcie w ogóle, co tutaj jest. Co zrobiłeś? Przykleiły ci się żelki do buzi. Już wam... Słuchaj, pokażę wam tak bardziej w domu, ale zobaczcie w ogóle, co tu się wydarzyło. Mamy poziomki, mamy tutaj, słuchajcie, miętę, szczypiorek, lubczyk, mamy tutaj sałatę, pietruszkę, także wszystko wam pokażę w domu i zaraz, mam też ziemię, bo kupiłam ziemię uniwersalną, więc lecimy zaraz na balkonik i będziemy plewić. Plewić, co ja gadam, nie plewić, tylko sadzić. O dobra, moi drodzy, my już wróciliśmy do domu, jesteśmy wymordowani. W sumie, Maksymilian to w sumie tak nie wygląda, jakby był wymordowany, co?
No, bo i standardowo język jak po ojcu, ale wracając, ja jestem wymordowana. Zresztą widać to po mojej twarzy. Ja wiem, kochanie, że masz rower i ponton. W każdym razie, słuchajcie, chciałam w ogóle zrobić jakiś taki, w ogóle miałam sobie wyobrażenie, wiecie, jak pojechałam do tego ograniczego, mówię, o, wezmę aparat, zrobię jakieś fajne przybitki, jakichś różnych, wiecie, warzywek, kwiatków i w ogóle tego wszystkiego, a Maksiulka zasnął nam podczas drogi, musiałam go wziąć na ręce i tak naprawdę obudził nam się już, jak byliśmy w tym sklepie ograniczym, więc nie wzięłam aparatu, nic nie nagrałam, ale już wam pokazuję mniej więcej, no to zresztą, no wszystko wam pokażę, co my tutaj fajnego mamy. Dzięki. Co? Dzięki, że mogę z tobą nagrać. Ty wiesz, powiem ci naprawdę, jesteś, no, 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 to wiadomo, no, jedynak, co nie? On musi być w centrum uwagi, zobacz, no. No jest, weź ten brudny jęzor w ogóle zjedzony, jeszcze tutaj szpina gdzieś wyjdzie ci między zębami po tych pierogach. No, dobra, daj spokój. Mogę pokazać w końcu nasze tego? Roślinki? To ty pokażesz roślinki, opowiesz jakie mamy roślinki, okej? Okay? Dobra, moi drodzy, chyba teraz już nagram. W każdym razie mamy dwa szczypiorki, cieniutkie. Tu mam takie dwie miętki. Ładne były takie, bardzo jaśniutkie, więc fajnie. Widzicie, że jeszcze nie są takie dobrze wrośnięte, więc będą jeszcze pnąć się wyżej. Tutaj mam... czekajcie. Aha, to są dobre, to są koktajlówki, pomidory koktajlowe, takie malutkie. Tutaj mam lubczyk. Nie, wróć, to jest... kurde, to nie jest lubczyk. Tutaj mamy, słuchajcie, cztery poziomki. Tu i tu mamy jeszcze dwie, a tutaj mamy jeszcze... Takie malusie, zobaczcie. Zobacz, czekaj, delikatnie, delikatnie. Takie baby, dzidzi. Zobacz. To są sałaty takie właśnie. Ale mogę? Nie, 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 delikatnie, nie, nie, nie. Takie sałaty lodowe właśnie do kanapeczek. I tu mamy jeszcze pietruszkę. Także bierzemy się za sadzenie. Tu mamy jeszcze ziemię uniwersalną, więc będzie fajnie. Fajnie, fajnie. Ej, i w ogóle wiecie co, teraz tak sobie tutaj siedzę i tak wiecie, wącham i przeglądam. Ja nie wiem, czy to przypadkiem nie jest truskawka. Ty, no tutaj... To jest na pewno poziomeczka, zobaczcie, no jest taka mini. Poziomeczka. Ale żeby taka duża poziomka była? Nie, to są chyba truskawki. Nie, to ja chyba kupiłam dwie truskawki i dwie poziomki na to wychodzi. No dobra, mogą być dwie truskawki i dwie poziomki. Dobra, moi drodzy, zabieram się za przełożenie tego tu. Tego? Także pokażę wam w sumie już efekt końcowy. Mam nadzieję, że mi wyjdzie. Oczywiście zakładam rękawiczki, bo pamiętam wtedy jak... braliśmy z Talą te wrzosy, nie plewiłyśmy, tylko sadziłyśmy, to nie miałyśmy rękawiczek. Mieliśmy takie brudne ręce od ziemi, więc tym razem uczę się na błędach, proszę bardzo. I nakładam rękawiczki, tak? I zobaczcie, mamy efekt końcowy. Zobaczcie, jak to mega zarąbiście wygląda. Myślałam, że zabraknie mi miejsca i tak też się stało. Zobaczcie, zabrakło mi miejsca na miętkę. Także na razie ją położę tu, wszystko ładnie, elegancko zrobiłam, podlałam. Tutaj mamy truskawki, chyba, i poziomki, dajcie znać, na pewno są truskawki. Tak jak wcześniej wam mówiłam, tu jest szczypiorek, miętka właśnie i koktajlówki, tymianek. A tutaj zobaczcie, zasadziłam takie sałaty razem z pietruszką. I wiecie co, ja dalej rozkliniałam, czy dobrze to zrobiłam, bo jestem ciekawa, czy one, wiecie co, nie rozrosną się tak, wiecie, bardzo mocno. Więc no nie wiem, jak one się tak, wiecie, bardzo, bardzo mocno zaczną rozrastać, to po prostu przełożę je do większej doniczki, ale w każdym razie i tak uważam, że za mało, wiecie co, za mało. Chciałabym więcej, co? Mamo, to tu działa. A co się stało? A nie lubię robaków. Nie lubisz robaków? Tak. Nie przyjdzie do ciebie mróweczka, nie bój się. Mogę robić minę, mamo? Co możesz robić? Minę. Minę? Tak. No dobra. To jest twoja mina? Tak. A musisz jakąś inną minę zrobić? Jezus, masz, jesteś niepoważny jakiś. Ale jaki brudny jesteś cały, obklejony, brudny. Przestań, Mag! Jesteś niepoważny. Słuchajcie, zobaczcie to osianę tutaj. Dobra. No, dobra, no. No, także ty. Halo, cześć, daddy. Buja się, tat. Buja się cały skład. Halo, cześć, dzieci. Nie, takie dzieci nas tutaj oglądają, wiesz? Ej, w ogóle zauważyliście, że zawsze jak ja kucam, nagrywam,
tak pająk, jak dziewczynka. On zawsze musi się tutaj czepić mnie jak taki, jak taka rzepa. A, bo ja widzę. I musi się wygłupiać. Ściska mnie tutaj zawsze taką mocno. I też tak się zawsze ściskać. A jak robiliśmy ostatnio? Noski, noski, noski. Duża bulia klejąca. Policzek. Policzek, policzek. Policzek, policzek, policzek. Policzek? Tutaj. Policzek, policzek, policzek. Ucho. Ucho, ucho, ucho. No, dobra, lecimy. Tutaj słuchajcie, nam się troszeczkę zrobił mały syf, ponieważ to musimy wyrzucić, to pochować, to do piwnicy. I za chwileczkę przyjeżdża moja mama i zabiera ten kosz. Ja w piwnicy też mam do niego stelaż, więc ja ten kosz jej oddaję, ponieważ on jest tutaj za duży. Teraz tymczasowo będzie tutaj zaraz, zresztą ja zaraz ją przyniosę z piwnicy i w dalszej części vloga, zobaczycie, huśtawkę tutaj zawiesz, taką boho, a później jest zamiar kupić podobny kosz, tylko że taki węższy, gdzie chodzi, nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi, taki, więc taki wąski i taki jajowaty jakby, coś takiego, więc on tutaj na pewno stanie i tutaj, słuchajcie, mam nadzieję, że w tym tygodniu, właśnie na weekend, postaram się właśnie poprosić tatę, żeby mi pomógł zrobić ławkę tutaj, a tutaj chciałabym zrobić takie półeczki, na które położę więcej takich doniczek z takimi ziółkami, z bazylią, w ogóle mega czad. W ogóle bym bardziej, więcej chciałabym, słuchajcie, poziomek. No bo to jest taki, wiecie, no Małksiu też jest podekscytowany, pyta się mnie co chwilę, a kiedy urosną, a kiedy urosną? Ja mówię, Maksiu, potrzebują słoneczka, tutaj o, żeby, wiecie, zrobiły się czerwone, także fajnie. Idziesz, mamo? Idę, mamo. Elo. Idziesz, mamo? Słuchajcie, sprawa wygląda tak, że sknociłam trochę sprawę z tymi moimi ziółkami i tymi moją pomidorkami i tymi wszystkimi, co zasadziłam, bo przed chwilą wysłałam właśnie koleżance zdjęcie, która właśnie projektuje ogrody i naprawdę zna się na tym i powiedziała mi, że ten szczypiorek i koktajlówki powinny być w jednej doniczce, bo one potrzebują więcej miejsca, bo muszą się rozrosnąć. A ta sałata jednak, słuchajcie, faktycznie rośnie taka duża, jaka jest w sklepach. Ona taka lodowa jest, więc ona potrzebuje, słuchajcie, jednej doniczki. No więc teraz Kuba właśnie wrócił od Astona. Tak. A gdzie my jedziemy? Macie, odwieźć. Czemu? No tak mało mówię. Aha, tylko że on ma, nie ma tego, luzy. Dobrze, no ale to nie leży tam. Siedzi chyba. Aha, to my, zrobimy zakupy, myślałam, bo po ostatnich zakupach z nim mi się odechciało jeździć. No nie jedzie na spożywcze zakupy, tylko tylko wiem, ale to samo to bieganie. No dobra, ale wracając, to musimy po prostu kupić doniczki, bo jest za mało. A tak pięknie to wygląda. W ogóle są małe zmiany, więc zaraz zobaczycie na tym balkonie. Kuba też jeszcze w ogóle nie widział, nie? Taki. Ja nic nie widziałem. Wróciliśmy do domku i zobaczcie, kupiłam takie dwie doniczki, jedną taką dłuższą, jeszcze dłuższą niż tą, którą mam na balkonie, bo mam taką właśnie i taką, chciałam kupić takie pojedyncze, no ale nie było, w każdym razie ta jest z takimi haczykami, więc myślę, że od strony wewnętrznej ją powieszę od balkonu, zobaczymy zresztą, nie zdążę tego dzisiaj zrobić, bo zobaczcie, już jest taka pogoda, już jest ciemno. Więc nie zdążę tego i zobaczcie, tutaj wisi ta właśnie huśtaweczka, ona jest w takim stylu boho i wisi też tutaj tak samo, jak wisiała wcześniej. I właśnie przez to, że jest tak ciemno, już nie zdążę przełożyć tych moich wszystkich ziół, tych sałat i tego wszystkiego. Będę musiała to zrobić jutro, koniecznie jutro. Mam nadzieję, że to zrobię. Nie no, zrobię. Zrobię to. Zrobię to na 100%, bo chcę, żeby to fajnie rosło. Wydaje mi się właśnie, że w tej dużej doniczce po prostu zasadzę, albo w tej trochę mniejszej, tylko same te sałaty, wiecie, tak żeby były tylko sałaty. No zobaczymy, zobaczymy. Wiem, że to ogarnę jutro. No i co, moi drodzy, ja się będę już z wami żegnać, ponieważ zobaczcie, też jest już późno, troszeczkę sobie posiedzieliśmy u Kuby rodziców. Oczywiście nie zapomnijcie zostawić subskrypcji, łapki w górę i dzwoneczka, żebyście z każdym filmem byli na bieżąco. Także do zobaczenia w kolejnym vlogu. Buziaki!